Na wstępie chciałem wam opowiedzieć pewną historię, bo tak sobie ostatnio testowałem skład od Mazziego, który teraz widzicie na ekranie. No i tak w sumie strzelam sobie one bramki, szukam kolejnych przeciwników i w pewnym momencie wyświetla mi się na ekranie to. I tak siedzę i po prostu myślę. O kurwa. Ale będzie odcinek, startujemy! Standardowo ja ustawię formację na 4-1-2-1-2, no bo to jest po prostu moja ulubiona formacja i ten skład przy tej formacji po prostu gra najlepiej. Zresztą jak nie widzieliście poprzedniego materiału, to zobaczcie sobie jakie padają bramki właśnie w tym ustawieniu. Ładny Hulit uderzeń na bramkę i jajajaj, brakowało bardzo niewiele, a wydaje mi się, że przy strzale Hulita tutaj bramkarz nawet by chyba się nie rzucił. Nie poklepmy. Riyad Mahrez zagranie właśnie do niego, lewa noga, to jest właśnie jego szansa, uderzenie lobikiem, piękny strzał. Mamy bramkę naprawdę bardzo ładną. Ej, co jak co, ale grając z takim składem ma się tak genialny fan po prostu z gry, że to jest masakra. Zresztą jak nie widzieliście poprzedniego materiału, koniecznie zobaczcie jakie tam padały bramki. Zresztą tutaj macie malutki przykład tego co tam padało, a taki bramek było o wiele więcej, więc koniecznie sprawdźcie ten materiał. Link w opisie. Okej, uderzenie Ronaldo i co tutaj zrobił? W tym momencie Dawid De Gea, wydaje mi się, że tutaj błąd bramkarza. Za szybko wyszedł ewidentnie. Ładnie Sané odklep i teraz uderzenie po dłuższym słupku, broni to Schmeichel! Jakim cudem ktoś z takim wykończeniem no zmarnował tak prosty, tak można powiedzieć setkę, taką setkę. Ładnie i teraz zagramy to, zobaczymy i patrzcie na to przyspieszenie Ronaldo. To musi być bramka na 2-1. Dlaczego on tak mocno wypuścił piłkę? To powinien być driven. Dlaczego ta piłka tak mocno odskoczyła w tym ostatnim etapie? Ładnie i to jest klepeczka, to musi bramka. Sané, uderzenie na bramkę i znowu Schmeichel. Ej, tutaj powinno być co najmniej 3-1 do tej 21 minuty. No i dobra, mamy zakończenie pierwszej połowy, na ten moment wynik 1-1, my przyjmij go do 2 strzały celne, tak samo jak ja, z tym, że ja miałem jeszcze 5 strzałów niecelnych. Bardzo wyrównane spotkanie na razie i przydałoby się coś tutaj fajnego po prostu strzelić w tej drugiej połowie. Ładnie Sané, teraz zagrajmy to do Mahreza. Mahrez, czy to będzie bramka? Mahrez, uderzenie i tak jest! Genialna kontra po tym lewym skrzydle, ale tam mamy naprawdę genialnych zawodników, więc to jak duże przyspieszenie mamy na boku po prostu sprawiło, że mamy teraz bramkę na 2-1 i prowadzimy tutaj, pięknie! W międzyczasie dorzuciłem Marka Hamzika do składu, żeby troszkę zwiększyć potencjał ofensywny. No i zobaczymy, czy coś nam da. Okej, mamy Sané. Uderzmy teraz drivenę po dłuższym słupku i broni to Schmeichel! Kto mówił, że jego wersja Prime jest żałosna? Serio, w tym meczu obronił tyle setek, że to jest masakra. I to były driveny, to nie były jakieś zwykłe, słabe strzały. To były driveny, które zazwyczaj wpadają. Sané, uderzenie po dłuższym słupku, uderzenie i to jest właśnie strzał, jakiego od niego oczekiwałem. 3-1, Sané, tutaj Schmeichel nie mógł kompletnie nic zrobić. Mamy genialny strzał, z około 25 metrów mniej więcej. No ale patrzcie, w pusie Marka Hamzika jego się od razu zaliczył asystę. No i to jest właśnie zmiennik. Ulala, ktoś tu się chyba sfrustrował. Rijkaard dostaje w tym momencie żółtą kartkę, najprawdopodobniej za taktyczny. Okej, Pele, uderzenie broni Dawid De Gea, w końcu mamy jakąś dobrą interwencję naszego bramkarza. Zostało niespełna 20 minut do końca. No i tutaj mamy dwie bramki przewagi. Mam nadzieję, że tego już po prostu nie przegramy, ale to z FIFA, tutaj się jeszcze bardzo wiele może stać przez ten czas. No i dobra, moi drodzy, czas doliczony tego spotkania, już najprawdopodobniej nie możemy przegrać i tok! Wygrywamy ze składem wartym 10 milionów, nasz był warty około 12, ale te składy naprawdę były bardzo podobne, jeśli chodzi o papier. Wygraliśmy to 2 bramkami przewagi, a sami widzieliście po sytuacjach, które mieliśmy, że tutaj to mogło zakończyć się jeszcze większą przewagą. Także co, dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam do łapkowania, no i tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa i cześć, elo!